Halo, 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 witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii zagrajmy w StarCraft II: Legacy of the Void i oczywiście będziemy kontynuować dzisiaj kampanię. Lecz nim to rozpoczniemy, chciałbym wam pokazać co dodaję nowego w trybie współpracy. Więc dodaję nowych dwóch bohaterów, za których oczywiście co mnie sfrustrowało, trzeba zapłacić 5 euro odlepka, czyli dodatkowe 10 euro, czyli w przeliczeniu na nasze, nie wiem, 47 zł, 40, co nie wiem ile teraz jest euro warte, ale no coś około tego, więc ja pierdzielę, no trochę szkoda pieniędzy. Dobra, więc co, rozpoczynamy naszą kolejną misję. No, więc działajmy. Zeratulu, musisz zdobyć ogniwo Kselnaga od Jamesa Raynora. Moje siły reaktywują włócznie Aduna. Okręt wojenny, który okaże się nieoceniony w czekających nas bitwach. Oby cień Tasadara zapewnił ci schronienie, przyjacielu. Miałem problemy w ogóle z rozpoczęciem kampanii, bo moja oczywiście wyszła aktualizacja do Geforce Experience i automatycznie ustawiła wszystkie ustawienia w StarCraftie na Ultra, co może jeszcze by nie zabiło mojej gry, gdyby nie, ale jeszcze ustawiło dodatkową rozdzielczość 2200... na ileś tam, więc no to prawdopodobnie spowodowało, że gra nie chciała ruszyć. Bardzo smutne. Poszukiwacz otchłani jest zniszczony. Co tam się stało? Zergi, brońcie mrocznego prałata. Zergi na tym obszarze zostały przecież wybite. Tropiciele, śpiesz się do pobliskiego Nexusa i ostrzeżcie naszych pobratymców. Ja muszę to zbadać. Okej, rozpoczynamy kolejną misję. Jak mówisz. Raku, jestem głosem zaćmienia. Jestem jądrem ciemności. Pan też powinna być wizji, mam nadzieję, że nie będzie z nią problemu. On nie chciał. Zachowajcie ostrożność. Dzień dobry, dzień dobry. Otchłań, zionie. Jesteśmy Wykorzystaj kolejne linki padły. Przed nami jeszcze... Musimy wykorzystać mignięcie, by przedostać się na drugą stronę rozpadliny. Poruszamy się niezauważeni. Dobrze. Jestem jądrem. Kolejne linie padają, a my coraz bliżej bazy jesteśmy. Mutaliski, skoncentrować na nich ogień z rozszczepiaczy. Będzie. Jestem głosem zaćmienia. Jestem głosem zaćmienia. Co robicie? Bardzo mądrze. Wyraku. Zeratulu stacjonowali tutaj templariusze. Nie wyczuwam już ich w Kali. To chyba niemożliwe. Wasz rodzaj nie znika z Kali, chyba że odetnie się wasze sploty nerwowe. Zatem stało się niemożliwe. Nie wyczuwam już Artanisa, tylko pustkę w Kali tam, gdzie kiedyś się znajdował. Cień jest przeciwko nam, egzekutorko. Artanis jest w wielkim niebezpieczeństwie. Musisz zbudować armię i go odszukać. Mój fazmator Karax pomoże ci przywrócić ten Nexus. Zeratulu, uratuj Artanisa. No dobra. Musisz przyzwać dodatkowe pelony. Mam misję. Dotrzyj do bazy templariuszy. Mroczny prałacie Zeratulu. Jestem Karax, z kasty Karaitów. Przyjacielu Karaxie. Musimy jak najszybciej założyć tu Nexus. Został założony, ale nie mamy jeszcze armii, ani nic w sumie ciekawego, co by mogło dostać się dalej. Dobra. O. To jest dopiero ciekawostka, nie mogę na to użyć tego. Ja nie pamiętam co się nazywa, bo przesyłowych tak się nazywały. No smutne. Dobra. Mój głos jest trochę dzisiaj denny. Gadał, jakbym gadał przez nos. Jak jeden youtuber, który jemu tak pasuje. I to sobie nie pasuje, gadać przez nos. To nie tak moim zdaniem. Dobra, co, zbieramy armię. W sumie tylko to możemy zrobić. I pójść tam, bo w sumie ta misja powinna być easy, skoro mamy tylko dwa typy jednostek plus proby, to ta misja nie powinna być super skomplikowana, bo byłoby dziwne w własnym. Niewystarczająca ilość minerałów. Więc po prostu rozbijemy bazę, jak to najlepiej możliwe i ruszymy po prostu dalej. Wykorzystaj taki plan, taki jest mój ambitny plan. Co z niego wyjdzie? Okaże się już wkrótce. Pyk, topiciel. Hop, 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 hop. Trochę jest to drażniące, że mam taki głos, bo nie wiem, cholera, z tymi chorobami zawsze słońce za oknem, a ja choruję. W sumie nie wiem dlaczego nawet. No może przez szkołę. Widzicie, szkoła sprowadza nas na złą drogę. W sumie jak nie na złą drogę, tylko powoduje, że choruję. Niewystarczająca ilość minerałów. Masakra. Tego nie zaczął, a już są problemy. Zawsze to jest. Zawsze mówię, że jest. Dwa miesiąca nie razu miałem typ, teraz. Od razu. Musisz przyzwać dodatkowe pylony. No. Niewystarczająca ilość minerałów. Idziemy dalej. Intrygujący jest pylon odchładu roku. Powinien pozwolić wezwać mych nerasimskich braci. Dobra. Mroczny prałacie. Odpowiadamy na twoje wyzwanie. No i gicie, są i kolejne z cieniami. Stalkery. Służę. Póki co. Jestem. Zeratulu, zergi ruszają do ataku. Przygotuj obronę. Jestem głosem. Wykorzystaj. Otchłań. Jesteśmy jednością. Dobra, dobrze poszło. Jestem tu. Ciemnokroski. O, ale dobra, daliśmy radę. Teraz tak, kolejny pylon. Pyk. Roboty. Jestem głosem zaćmienia. No, idziemy dalej szukać. O. Do dnia zagłady. Jestem jądrem ciemności. Ale polecieliśmy, czy tam zblinkowaliśmy się, to w sobie nie robi różnicy. Roboty, pyk. Jestem głosem zaćmienia. Ojej. Nie zauważyłem tępiciela. Jestem jądrem ciemności. Wykorzystaj moje umiejętności. Jestem. Wykorzystaj moje umiejętności. Co, możemy kilka zgiotek też budować? Niewystarczająca ilość minerałów. Jednostki troszkę ucierpiały. Jestem otchłań zionie. No dobra. Nasza armia się przeżydziła, ale to w sumie chyba była. Miała bardzo dużo linków i tak dalej, ale damy radę. Bo jak nie my, to kto? Tutaj. Moje życie za Aiur. To potrzebujemy. W jedności siła! Prowadź mnie! Moja medytacja jest zakończona. Wykorzystaj moje umiejętności. Jestem głosem zaćmienia. Jesteśmy jednością. Orin Szysal! Otchłań zionie chłodem. Moje życie za Aiur! No tak, chodźcie wszyscy. Jestem głosem zaćmienia. Dobra, tutaj. Zanim pójdziesz robić. Wykorzystaj moje umiejętności. Dobra, spoko. Zrobiłem was ładnie. Fajnie, super. Brawo dla mnie. Jestem głodny. Jeszcze mało tego, nie szkole nowych jednostek. A, jestem tym gałganem, serio. Człowiek blinkowałem się w nich. I zabiłem sam siebie. No. Brawo dla mnie. Nie rób tego w domu. Polecam. Serio. No nie jemy się, myślę. Jestem tu w mroku. Chyba się obronimy. Jestem tu mroku. Poruszamy się niezauważeni. Dobrze. Jesteśmy jestem głosem zaćmienia. Poszło nam to co najmniej nieudacznie. Dobra. Wykorzystaj otchła. Jestem. Wyraź swą wolę. No, nie zabijaj go. Do dnia zagłady. O, ja jego. No dobra, wiem, że się obroniliśmy, ale normalnie normalnie masakra. Normalnie jest to masakra. No kurde. Stracić kupiąc taką kłopotę swoje wszystkie jednostki. Oczywiście będziemy się odbudowywać. Dobra. To potrwa. Znowu to potrwa. Da się jakoś przyspieszyć tą grę? Halo, halo. Chcę przyspieszyć. Minerałów nie wiadomo ile jest, gazu wiadomo ile jest, ale... Jestem tu, utrzymuję. Problem jest z minerałami, jest z gazem. To jest drugim oczekiwaniem na wyprodukowanie kilku nowych jednostek. Ale kurczę, co za kołkaństwo to było. To jest jedna z najłatwiejszych misji. Jesteśmy nie będzie. A ja straciłem sobie od tak całą brygadę stalkerów. Bo czemu by nie? Poruszamy się niezauważeni. Raku. Jest ładny place robić. Proszę się podbijać. Służę. Póki co. Ops. Ops. Będzie jak mówisz. Ops. Do dnia zagłady. Tak. Wykorzystaj moje umiejętności. Jestem jądrem ciemności. Jeszcze się wycofujemy. Mam tutaj dość ciekawą linię obrony, więc myślę, że nas zaatakują. Co nam szkodzi? Wyraź swą wolę. Dobrze. Poruszamy się. Jestem dumnością mroku. Korzystaj, jestem tu, w mroku. Do dnia zagłady. Otchłań. Twoje obronniki są atakowane. Jestem jądrem ciemności. Wyraź swą wolę. W ogóle da, trzeba się pośpieszyć, bo już ultraliski przysyła. A przecież nie chcę, żeby ta misja trwała, nie wiadomo ile. To jest dość easy misyjka, więc trzeba się sprężyć. Dobra, idziemy zaatakować bazę. Teraz już nie mają zbytnio dużo jednostek, więc powinno też pójść do misji. Niedługo dostaniemy jakieś małe wsparcie w postaci kilku nowych stalkerów. Też po to znowu gałganie, znowu tracimy jednostki. Dobra. Intrygujące. Jesteśmy jednością z cieniami. Wyraź swą wolę. Ops. Ops. I środki. I teraz tak. Posiadamy do punkt kontrolnego. Wow. Wreszcie pierwszy punkt kontrolny. Tak, jak nie mogę działać przez... Do dnia zagłady. Będzie jak mówisz. Poruszamy się niezauważeni. Gaz, mierałki. Intrygujące. Kolejny pylon otchłani. Jesteśmy na twoje rozkazy, Zeratulu. Cieszę się, że jesteście. Odchłanie zionie chłodem. Służę. Póki wróg pozna naszą furię. Nie ma co pieniądze wybierać, bo tak czy siak... Do dnia zagłady. Zeratul! Zdrajca Kali! Giń! Korzystaj. Jestem głosem zaćmienia. No dobra. No to się przekonam. Zeloci zostali spaczeni. Bez wątpienia stoją za tym hybrydy. Musimy się pośpieszyć. Moje życie za Aiur! Nie musicie się śpieszyć, bo to i tak nic nie zmieni. Myślę, że możecie jeszcze popełnić głupie błędy jak ja. Jestem jądrem ciemności. Pisać cała armię to w ogóle presję. Wyraź swą. Jestem głównym. Jestem jądrem ciemności. Porażka, może porażka nie, ale... życie za Aiur. Oczywiście, ile straciłem czasu przez to. Masakra. Jak mówisz. Jojże. Wiadomo, no jeszcze głębiej krają. To może przez to, że jestem chory. Nie wiem. Nie będę przypadał z wytłumaczeniem na to, jak głupie błędy robię. Poruszamy się niezauważeni. Nie wiem, czy to misję robić. Nie mogę zrobić też, ale to jest was. Dobra, hops. Potrzeba więcej westalu. Jestem jądrem jestem głosem zaćmienia. To już chyba ostatni pylon otchłani w okolicy. No. Z cieni przychodzimy. Super. Wyraź swą wolę. Wyraku. Zastrzeguję kolejną jednostkę, która do dnia StarCrafta jedynki. To jest Guardian, czyli strażnik w sumie na polskie. Nie wiem, czy to niektórych nazw lepiej nie tłumaczyć, ale no, w sumie Guardian to jest strażnik, jakby nie patrzeć. Ochroniarz. Ale no, tak więc jest co, ona jest, to jest podobna jednostka teraz, w StarCraftie dwójce. Nie wiem, jak się w sumie nazywa. Nie pamiętam z nazw zergowych. Jestem głosem zaćmienia. Takim niepodocznym się nie było potrzebne. Zatem mało kto używa tych jednostek, bo są strasznie wolne. Ja tak tylko w... Intrygujące. Dół. Jestem tu. Egzekutorko Selendis. Odnalazłem twoich zaginionych templariuszy, ale byli obłąkani. Jakby coś ich opętało. Selendis. Do dnia zagłady. Bardzo mądrze. Dobrze. Niechaj wróg to nie wróży z dobrego. Wykorzystaj moje umiejętności. Wyraź swą wolę. Ja pierdzielę. Do dnia zagłady. To nie wróży nas z tym zapłodem. Weźmy to, wczytajmy. Nie, tak nie może być. Bo... zaatakowanie na zergi, kiedy ma jednostki były u góry. No nie wierzę w to. Po prostu... no nie. O, to stopnęło. O Boże. Dobra, trudno się mówi. Jestem głosem zaćmienia. Mając takie głupoty, że to jest po prostu porażka. No nie wierzę w to. Będzie jak mówisz. Do dnia zagłady. Jestem tu, w mroku. Moje życie za Aiur. Jestem tu, w mroku. Zeratul, zdrajca Kali. Giń! Jestem jądrem. Jestem głosem. Adun, jedność. Wykorzystaj moje życie za Aiur. Jeszcze się, chodźmy dalej. Moje życie za Aiur! Moje życie za Aiur! Zeloci zostali spaczeni. Bez wątpienia stoją za tym hybrydy. Musimy się pośpieszyć. Zionie chłodem. Tak. Moje życie za Aiur! Jesteśmy jednością z cieniami. Zdziczały ze. Jestem głosem zaćmienia. Niewystarczająca ilość. Jestem tu w bloku. Dobra, tak zrobię. Hop, hop. Intryg. Jestem tu w mroku. Odchód. Jesteś odchód. Wyraź swą wolę. Potrzeba więcej westalu. Masakra. Moje życie za Aiur. Dobrze. Jestem tu w mroku. Do dnia zagłady. Jesteśmy kolejny pylon otchłani. Jesteśmy na twoje rozkazy, Zeratulu. Wykorzystaj moje... Piszmy to na wszelki wypadek, gdy ona mu się noga powinęła, jak ostatnio. Umiejętność w sumie drugi raz. Wierzę, że na to nie wyjdzie z drugi. To byłoby dość to już gocząca porażka. Jestem tu, w mroku. Bardzo mądrze. To pani mi się podobało to, że nie można było pikać na drugiej jednostki. Nie można było tracić, że się udają. Nie, jakby czegoś się bali. Jestem głosem zaćmienia. Można się domyślić, że mają zawyżone statystyki, bo to jest poziom brutalny. No ale w sumie co? Musimy pokazać kurkę, cokolwiek. Dobrze. No ale nic takiego nie pokazują. Tu w ogóle to chce być półkontrolny, bo to jest głupotą, że nie jest to półkontrolny. Po zniszczeniu kolejnego ala matki, coś matki, głównego. Ktoś Hatchery nazywa? Jestem tu. Ale mogę się mylić. Teraz tak. Do dnia zagłady. Jestem tu. Zalić pyrołopani. Służę. To znalazłem wszystkie, no dobra. Jesteśmy jednością z cieniami. Już cień nas zaatakować. Widzieliście to? Widzieliście to? Co za biedna. Jestem głosem. To już chyba ostatni pylon otchłani w okolicy. Z cieni przychodzimy. O. Wykorzystaj swoje umiejętności. Bardzo mądrze. Do dnia zagłady. Egzekutorku Selendis, odnalazłem twoich zaginionych templariuszy, ale byli obłąkani. Jakby coś ich opętało. Selendis. Ops, niszczy ten głupi karier, który ostatnio pogrąży nasze jednostki. Jestem moje życie zaćmienia. O, jestem tu. Dobra, czemu ja za pierwszym razem tak nie mogę zrobić? Wyraź swą wolę. Do dnia zagłady. Zeratulu, wyczułam swoją obecność. Kara wypełniają gniew. On pochłania mój umysł! Artanisie, wytrzymaj! Idziemy do ciebie! Wasze życie pozbawione jest sensu. Przynoszę wam zbawienie. Amon, mroczny Bóg jest tutaj, na Aiurze. Przejął kontrolę nad Karą. Templariusze upadli. Oddzieliliśmy nasze sloty nerwowe i tylko my, Nerazimowie, jesteśmy odporni. Musimy powstrzymać ten obłęd, pobratymcy. Musimy dotrzeć do młodego Artanisa. Modlę się, by nie było za późno. No, trochę smutne. Wypełnię swoje powody. Głosy szepczą o zagładzie, o zbawieniu. A to jest w ogóle, ta misja nie trwała naprawdę. Nie wolno nam się zabawić. Wykorzystaj moje umiejętności. Jestem ja. Jestem. Szukam drogi. Odpowiedzialność mnie przygniata. Jesteśmy jednością. Dobra, nie ważne. Zwracasz się do wyraźnie. Niosę mądrość w czasach. Kala, furia i gniew. No i szukam drogi do mnie. Jestem. Odpowiedzialność mnie przyknie. Jestem. Jesteśmy jednością. Zwracasz. Niosę mądrość. Szukam drogi do wybawienia. Kroczę ścieżką honoru. Ja coś na koniec. Słyszę. Wciąż słyszę jego odszepty. Walcz, Artanisie. Nie pozwól, aby Amon cię opanował. Tyle nienawiści. Splugawił Kalę. Kontroluję cię przez twoje zglody do Kselnaga. Zeratulu. No, tak więc niestety zmarł mój ulubiony bohater, czyli Zeratul. Tak, zawsze go uwielbiałem, no i niestety w tej kampanii umiera. Zobaczmy, naciśnijmy kontynuuj, zobaczymy co jest dalej. Fajny filmik. Fazmatorze Karaxie, szukałem cię. Artanisie, chwała Twoje sploty nerwowe. Trzeba je usunąć. To już zrobione. Jestem wolny od spaczenia Kali. Co z pozostałymi? Ocaliłem kogo mogłem. Chodź. Musimy opuścić ten świat, póki jest czas. Opuścić? Jak? Włócznia Aduna nadal spoczywa pod ruinami Korshakal. Jej generatory są stare, ale taki fazmator jak ty będzie wiedział, jak je aktywować. Włócznia Aduna. To zaszczyt, że dostaję tę szansę. Nie możemy ignorować takiego zrządzenia losu. Istotnie. Chodź. Musimy ruszać. Hierarcho, jesteśmy w drodze do włócznia... Hierarcho, jest... Więc razem skończymy nasz kolejny odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Wyszło trochę dłużej, przez to, że mozgę uganiłem. Ale to nic. Tak więc, ja się z wami żegnam. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, pa pa.